Przedszkole, nie publiczne, Koniczynka. Przedszkole posiada doskonałe warunki lokalowe, bogatą ofertę zajęć stymulujących rozwój dziecka oraz doskonałe wyposażenie. Stwarzamy miłą atmosferę, aby każde dziecko czuło się zaakceptowane i bezpieczne, a rodzice zostawiali je z pełnym zaufaniem. Oprócz zajęć programowych, naszym dzieciom oferujemy naukę języków obcych, zajęcia taneczne, jazdę konną, zajęcia edukacyjne z komputerem, naukę pływania, opiekę logopedy, psychologa, zajęcia w miniklubie europejskim. Stwórzmy dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Każda z nas marzy o tym, żeby jak najdłużej zachować młodość i urodę. Często zadajemy sobie pytanie, czy można zatrzymać czas bez drastycznych zabiegów i skalpela. Tak, ponieważ rynek kosmetyczny jest coraz bardziej bogaty w odmładzające kosmetyki i zabiegi, które można wykonać w profesjonalnych salonach urody. Zapraszamy na przegląd zabiegów, które możemy wykonać w gabinecie kosmetycznym Metamorfozy w Świdnicy przy ulicy Franciszkańskiej 9 oraz Klinice Medycyny Estetycznej w Dzierżoniowie przy ulicy Piastowskiej 1C. Dzięki nim będziemy czuć się nie tylko pięknie i młodo, ale również poprawimy nasze samopoczucie i zdrowie. Dzień dobry, nazywam się Anna Michalik, jestem właścicielką gabinetu Metamorfozy, znajdującą się w Świdnicy na ulicy Franciszkańskiej. Chciałabym Państwu dzisiaj zaproponować serię zabiegów, jak zatrzymać czas, jak polepszyć skórę po lecie i jak poprawić jej wygląd. Pierwszym z takich zabiegów jest laser. Lifting laserowy wspomaga gęstość naskórka. Pomaga jej się odbudować, dzięki temu nasza skóra zaczyna żyć na nowo. Zabieg ten wspomaga gęstość naskórka, jest bezbolesny, można go wykonywać w każdej porze roku, słońce nie jest przeciwwskazaniem. Oszczeliwuje się twarz impulsami świetlnymi, miejsce po miejscu i później nakłada maskę algową. Wykonuje się ten zabieg w serii, 3 zabiegów co miesiąc, efekt utrzymuje się 3 lata. Drugim zabiegiem, który poprawia wygląd twarzy i skóry na dłuższy okres, jest makijaż permanentny. Jest to wprowadzenie bezbolesne barwnika w naskórek. Możemy tak poprawić brwi, oczy i usta. Brwi zagęścić i przedłużyć, zmienić ich kształt. Kreskę, zagęścić rzęsy lub przedłużyć i zrobić kreskę jak od eyelinera oraz usta. Możemy poprawić ich kształt lub nadać piękny kolor. Zabieg utrzymuje się około 3 do 5 lat bez korekty. Są to barwniki czyste, naturalne, nie ma odczynów alergicznych. Co 2-3 lata można wykonać delikatną korektę, żeby barwnik był świeży i ładny. Następnych z zabiegów, które pomagają zatrzymać czas i wzmocnić naskórek i skórę właściwą, są zabiegi manualne kosmetyczne. Jest tu szeroka gama zabiegów indywidualnie dobieranych do potrzeb klientki. Szeroka gama złuszczania, nawilżania, odżywiania i regeneracji. Jednym z takich zabiegów są ultradźwięki, które należy wykonywać w serii, które pięknie wpływają na jakość naskórka, wspomagają jego odżywianie. Następnym zabiegiem, który też pomaga na promienny naskórek i skórę, jest zabieg złuszczania i tutaj mamy zabiegi mikrodeambrazji i zabiegi kwasami. Osobnymi zabiegami, o których klientki zapominają, a które są też bardzo ważne, jest pielęgnacja dłoni, która po lecie, przed okresem zimowym, nie za dobrze wygląda i należy ją wzmocnić. Tutaj mamy szeroką gamę zabiegów złuszczania i regeneracji maskami oraz naprawę paznokcia. Mamy 2 nowe metody, manikir hybrydowy, który wytrzymuje około 3 tygodni. Są to 3 cienkie warstwy lakieru, który utwardzany jest w lampie. Jest szeroka gama kolorów, w tym ulubiony przez klientki French. Następnym zabiegiem odbudowy paznokcia jest manikir japoński. Polega on na wprowadzeniu odżywki w głąb płytki paznokcia i wypolerowania ją specjalną masą polerską. Zabieg trwa około pół godziny. Paznokcie po nim przepięknie błyszczą
Utrzymuje się efekt do 3 tygodni, później należy przyjść i odnowić zabieg. Po 3-4 razach paznokcie są jak nowe. Witam Państwa w Klinice Medycyny Estetycznej w Dzierżoniowie. Jesteśmy na rynku od 2007 roku. Zapraszamy Państwa na zabiegi profesjonalne z medycyny estetycznej i kosmetyki twarzy i ciała. Jestem lekarzem medycyny estetycznej. Zdałam egzamin w podyplomowej szkole medycyny estetycznej w Warszawie u doktora Ignaciuka. W styczniu tego roku otrzymałam certyfikat Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Lekarza Medycyny Estetycznej. To jest certyfikat odnawialny co 2 lata. Otrzymują go lekarze, którzy skończyli szkołę i ustawicznie się kształcą, biorą udział w sympozjach i w kursach. Nasza wiedza i umiejętności zagwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.